Maciej Kaliszak przez ponad 25 lat jako strażak ratował ludzkie życie. W Państwowej Straży Pożarnej pracował zawsze z wielkim zaangażowaniem i oddaniem. Po pracy zawodowej poświęcał się również jako strażak ochotnik. Za swoją pracę był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany. Swoją odwagą uświadamiał innym, że bez względu na wszystko warto walczyć o swoje marzenia. Dzisiaj to on musi stoczyć walkę o swoje życie. Kilka miesięcy temu doszło u niego do zatrzymania krążenia. W sumie pierwszy dzień wakacji, w piątek po zakończeniu roku szkolnego. W poniedziałek zaplanowaliśmy, że po godzinie 14 jak co dzień rowerami pojedziemy wspólnie na działkę. Będziemy tam aktywnie spędzać czas. Aktywnie i trochę też leniwie, ale się nie udało. Maciej wrócił z pracy do domu, wszedł do domu i zatrzymał się. W domu była młodsza córka, Lena, która go zadzwoniła na pogotowie i ona go reanimowała jako pierwsza. Potem przyjechało pogotowie i zabrali Macieja na SOR. I tam zaczęła się walka o jego życie. Pierwsze dni były bardzo ciężkie, tak. Pierwsze dni, pierwsza doba. To był dla nas naprawdę bardzo trudny czas i czekaliśmy, bo nie wiedzieliśmy, czy przeżyje, czy nie.